Witam Cię serdecznie w dniu dzisiejszym na kanale ZKZT. Dzisiaj coś mam fajnego, niefajnego. Dlaczego chciałem Wam to pokazać? Jest to laptop firmy Asus. To jest dobra maszyna. To jest dobra maszyna. Jest to, o ile dobrze pamiętam, poczekajcie, bo już go rozkręciłem częściowo. Jest to K5501L. Jest wyposażony w Core i7. Ja tu rozkręciłem zawias, nie chciałbym nic złamać. Core i7 w GTX 950M, czyli jego wydajność jest naprawdę fajna. Uszkodzenie jest trywialne, jest to klawisz, tylko i wyłącznie klawisz, który jest wyłamany, podpora i tak dalej, i tak dalej. No, jest to, że tak powiem, najważniejszy klawisz dla tego klienta. Jest to W, a że gra doskonale, wiecie, ten kto gra, to dla niego na klawiaturze klawisz W jest wręcz priorytetowy, najbardziej potrzebny, jest urwany. No, żeby tę usterkę usunąć, szczyt bezczelności, który został zastosowany w tym laptopie, trzeba ją wymienić. Trzeba ją wymienić, trzeba ją kupić, trzeba ją znaleźć. Sama klawiatura oczywiście też będzie wklejana na to, że jest podświetlana panel podświetlania. Będę musiał wkleić. Mało tego, musiałem zdemontować płytę główną całkowicie. Jeszcze będę musiał wszystkie porty, które są tu wpięte na tasiemkę do płyty główną, te zdemontować, rozwiercić, czyli będzie rzeźbiarstwo tym urządzeniem, żeby dostać się ją, wyciągnąć, wsadzić nową klawiaturę, przykleić panel podświetlania i złożyć to do kupy. Bardzo dużo pracy, jest to do zrobienia, ale ja się pytam, dlaczego? Po co tak utrudniać? Nie wiem, po to, żeby kupić następnego zaraz, jak wypadnie tylko jeden klawisz? No przecież ja smarudzę przy tym naprawdę godzinę, żeby to wszystko dobrze zrobić. Musiałem ściągnąć, odkręcić zawiasy. No dobrze, zawiasy. Trzeba zachować jakąś... powiem Wam szczerze, no... jakąś ostrożność, żeby nie połamać niczego, żeby matrycy nie uszkodzić, żeby ramka, żeby obudowa nie pękła dolna. Dużo zachodu, żeby tylko zmienić klawiaturę w bardzo dobrze wyposażonym laptopie, który kosztował parę tysięcy, nie wiem z którego roku jest, ale patrząc na Core i7 950, no nie wiem, 2-3 lata będzie mieć. Jest na Windowsie 8 wypuszczony. No i tak to wygląda. Ja się zabieram do pracy. Pokażę Wam efekt. Najpierw co będę musiał zdemontować. Zdemontowałem już tą płytę, już ten proces był dość łatwy, nie? I żeby ściągnąć dolną obudowę, ale bardzo dużo jest po kolei czynności. Czyli w tym momencie zabieram się za to, żeby odkręcić ten panelik z lewej strony, rozwiercić tym oto czymś. To jest ostatnio na serwisie niezastąpione urządzenie, żeby dorwać się do urządzeń, które są produkowane. No i naprawić, wymienić klawiaturę. Także ja Wam pokażę efekt za chwileczkę dla Was. Będzie to chwila dla mnie. Nie wiem ile muszę to rozkręcić. Rozkręcić? Tylko to. A całą resztę rozwiercić, nie? O jest. No nic. Ale jest ciekawe. Także poczekajcie. Za chwilę wracam. No to słuchajcie. Na razie zrobiłem tyle. Mocowanie dysku twardego, które oczywiście było na iluś tam słupkach. Trzeba było to rozwiercić. Mamy kawał blachy. Z prawej strony, gdzie to jest? Gdzieś to położyłem tutaj. Też kawał blachy, które było na słupkach. Mam dojście do klawiatury. Pierwsze co, panel. Ten, który będę musiał później przykleić. Oczywiście nie ten, bo ten to już się do niczego nie przyda. Bo już jest... No jest taki, jaki jest. Jest do wyrzucenia ten panel podświetlenia. I co teraz trzeba? Zobaczcie. Wszystkie słupki, jest ich tu nie wiem ile. Ja to muszę porozwiercać, żeby założyć nową i wkleić. Pokażę Wam w skrócie, jak to wygląda. Może nie będę marudził z wszystkimi, bo to jest trochę zabawy. To tak ostatnio myślę, że kosmetyczką bym mógł zostać, bo taką precyzję mam. Także może przebranżowię się. Zabieram się. Puszcza, puszcza i spowoli. Czyli może nie zajmie mi to tak dużo czasu,
Sami zobaczcie. W ostatnich czasach trzeba nie być serwisantem sprzętu, tylko trzeba być jeszcze do tego artystą i precyzyjnie posługiwać się urządzeniami. Takim jak szlifierka precyzyjna. A nie można było tego inaczej zrobić? Widocznie nie. W tym modelu nie. Odstrzeliwują powoli. Może zobaczmy, czy i tak jest skazana na nasz rod. I odstrzeliwuje. Ale nie wszędzie. Idzie. Dobra, mamy ją. Wytargałem klawiaturę bez większości rozwiercania wszystkiego jak leci, ale to urządzenie sprawdza się. Teraz wyczyszczę to wszystko, no i założę następną. Także do następnej odsłony ja biorę się za czyszczenie tego sprzętu, wklejanie i pokażę Wam, jak te słupki, ja mam na to patent, no bo każdy ma inny, ale pokażę Wam, jak ja to robię. Także to wyczyszczę, wszystko przeczyściłem. Wywaliłem starą klawiaturę. Jest tu nowa. I też, słuchajcie, nie była tania, bo z tym panelem chyba z 200 zł mogła kosztować. Jak większość klawiatur do laptopów, zastępczych kosztuje naprawdę około 60 zł. Z przesyłkami oczywiście. Dobra, przymocujmy to tymi tasiemkami. No i co? No one nam niby leży, tak? Ale to nie takie proste, słuchajcie, bo te słupki, które ja ściąłem, one nadawają się raz, żeby je reanimować, czyli trzeba je zgrzać. Czym ja to robię? Ja robię to taką oto lutownicą, maksymalna temperatura ustawiona i dociskam w danym obszarze i się topi. To już nie jest takie fajne, jak pewnie za pierwszym razem, bo zapasu jest mniej, ale działa. Ale działa, bo już niejednokrotnie sprawdziłem. To jest tylko jednorazowa procedura. Jeżeli ona się uszkodzi, ta klawiatura, w jakimś tam przyszłości, w jakiejś przyszłości, tak, to niestety, ale trzeba kupić obudowę. Bo już nie będzie się czego trzymać. Każdy z tych śmiesznych słupków trzeba wgrzać. Jeżeli jest taka możliwość, bo niektóre już są urwane całkowicie. Ale na szczęście większość z nich nadaje się doskonale do ponownego zgrzania. Zawsze dociskajcie tam, gdzie ma to dojść. Ja wcześniej podłożyłem pod spód gąbkę, żeby nie napierało na matrycę, bo nie daj Boże, weźmie nam się, uszkodzi w gniecie, to już jest klops wtedy. Tu już widzę, że wszystko. No dobra, ja bawię się dalej. Robię to tym i zobaczymy, jaki będzie efekt. Także do następnego. Dobra, to wszystkie słupki, które były możliwe, żeby je zgrzać, to je zgrzałem. Jeszcze tak sobie zerknę. Ale widzę, że w miarę możliwości wszystkie są. Teraz jest sprawa taka, że trzeba ten oto panel świecący pięknie przytwierdzić. I to nie wszystko, słuchajcie, bo później będzie trzeba przywalić tą rzecz, czyli mocowanie dysku twardego i z prawej strony podtrzymanie tej całej klawiatury z tej strony. Nie, pierdziele. No jest, słuchajcie, grzebania z tym grubo. No nic, to ja się zabieram teraz za klejenie tego całego naszego panelu. Ciekawe, jak nam to pójdzie. To jest coś takiego. Cudo techniki. No. Nie chcemy, żeby nam się skleił ten element, bo to jest spinka. Kurczę. Dobra, tutaj kładziemy w miarę równo. Dobra. Panel podświetlający jest. Jeżeli mamy panel podświetlania, to teraz jeszcze znalazłem coś takiego, ale. Kurde.
No ja się poparzę. Zajmiemy się tym. I teraz właśnie to coś. Zgrzać wszystkie te punkty, które rozwiercałem. No i bierzemy się. To do następnego. Ja się biorę również słynną lutownicą, żeby zgrzać te wszystkie słupki. I za chwilę wracam. No dobrze, no to cały ten proces, czyli założenia klawiatury, zgrzania tego wszystkiego do kupy. I co dalej? Założenie panelu. Mamy już za sobą. Pozostaje nam wpięcie kabelków i za chwilę zakładanie płyty głównej. No, poczekajcie, to było jakoś tak. Tu pod spodem musiałem iść od antenki, od sieci Wi-Fi. Często robię zdjęcia przed demontażem, bo później czasami trudno to w normalny sposób wziąć i poukładać. I powinienem zrobić to w tym momencie tak samo. Ale nie zrobiłem, bo się śpieszyłem. No jest. Tutaj wchodzi kabelek jeden. Jeden i drugi. Dobra, niech one sobie tu leżą. Dobra, jest to założone. Jeszcze jedna taśma, którą tutaj mieliśmy. Od głośnika w ten panel wchodzi spinka. Tak. I tu się chowa pod spodem. No okej. Klej już nie ma, widzę, nic właściwości. Tak to wygląda. Klawiatura, podświetlenie. Kupa grzebania i roboty po to, żeby wymienić klawiaturę w bardzo, naprawdę bardzo dobrze wyposażonym laptopie. Jest to firma Asus, także powinno to być moim zdaniem lepiej zrobione, żeby nie kombinować. Tutaj będzie dysk, tutaj będzie spinka i w tym momencie przychodzi to wszystko tu. O, tak, tak, tak. Ok, no to skręcamy. Składałem to wszystko do kupy. Tak jeszcze patrzę, czy czegoś nie zapomniałem, a zapomniałem. Tu jest spinka, gdzie ja znowu wyniosłem, pewnie tam. Tu jest spinka od wentylatora jeszcze z tej strony. I bym jej nie wpiął, ale nie obyło się bez jakichś tam drobnych komplikacji. Kilka razy odchodziłem, przychodziłem, się okazało, że źle przykręciłem płytę główną, czyli najpierw zawias, później płytę, to wszystko piało i nie mogło to mieć miejsca. A tak sami zobaczcie, żeby wymienić w tym modelu klawiaturę, to nie dość, że trzeba artystycznie obszlifować to wszystko, to jeszcze do tego dochodzi cała ta procedura. Tu jeszcze się znalazło. Z rozkręcaniem, z kombinowaniem i nie wiadomo z czym jeszcze. Widzę, że mam wszystko, pozostałe mi tylko do budowy śrubki. Tak, no tak. W porządku. Okej. Nie wiem, czy jest bateria naładowana, bo nawet... Dobra, startuję. Wszystko startuje, system się ładuje. Okej. Nie wiem, czy jest jakieś hasło założone, zaraz zobaczymy. Czy jest jakieś hasełko? To wszystko trzeba było ściągnąć, porozwiercać, żeby wymienić kawałek klawiatury. I to jeszcze drogi kawałek klawiatury. Tylko przez to, że wyrwał się jeden klawisz i urwał zaczepy. Oj, 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 co za... temat.
No ale da radę to zrobić. Sami widzicie, że można to zrobić, wymienić i tak dalej. Tylko, że zachodu jest coraz więcej i zajmuje to bardzo dużo czasu. No ale jeżeli trzeba by było wtedy kupić nowy, tylko przez to, że nie mamy literki, a jeżeli ktoś ma bardzo dużo pieniążków i tylko szuka pretekstu, żeby zakupić nowy komputer, no to wyrwanie klawisza na pewno to mu pomoże. Lecz my w tym przypadku wymieniliśmy. Literka W działa. Nie wiem, jakie jest hasło. Nie będę w to wnikał. Klawiatura działa. Jest OK. Dobrze. No to ja tego obudowę dolną przekręcę. I temat mamy tak na dobrą sprawę załatwiony. Co tu powiedzieć? Jakie tu wnioski wyciągnąć z tego całego tematu? Tak na dobrą sprawę. I jest to ta naprawa, no trzeba było użyć trochę czasu, jakiejś tam umiejętności, jest to do zrobienia, ale cholera, zauważam, że coraz więcej laptopów dobrze wyposażonych sprawia bardzo dużo problemów, żeby je jakoś w normalnym tempie naprawić. Ale da radę to zrobić. Jeżeli da radę to zrobić, to zrobimy wszystko. Także dziękuję za Twój czas, laptop. Asus, chyba jeszcze raz, bo nie wiem, czy na początku się nie pomyliłem, K501L wyposażony w Core i7, w GTX-a 950M, szkoda było go skreślić przez literkę W. Koszt naprawy klawiatury 179 zł z przesyłką, kupa roboty i grzebania, ale działa i młodzieniec będzie mógł grać znowu. Dziękuję za Twój czas, trwało to urywkami, wiem, przepraszam najmocniej, ale kręcili się klienci, a chciałem to koniecznie udokumentować. Może mi się kiedyś przypomni, a może komuś się to przyda. Najważniejsze, żeby komuś się to przydało. Dziękuję za Twój czas. Cześć.